okolice Łagowa i rezerwat Pawski Łuk. Rezerwat znajduje się tuż przy drodze, która łączy Łagów z Pożadłem i tą drogą w sumie najwygodniej można tutaj dotrzeć. I jest po co? Ponieważ jest to rezerwat, który chroni fantastyczne i przepiękne torfowisko, pozostałość po działalności lodowca. Torf tutaj w tym miejscu ma od 5 do 7 metrów głębokości i bardzo ładnie przygotowano ścieżkę przyrodniczą, która nad tym torfowiskiem przechodzi. Poza tym otoczony jest przez przecudny las z dużą ilością dębów, buków, sosny i świerka. W tych przepięknych okolicznościach przyrody można posłuchać, jak śpiewają, odzywają się kruki, zięby, kosy, dzięcioły czarne, bogatki i inne fantastyczne pierwiotnki, które tutaj w lasach podłagowskich znaleźć można. Trochę ciszy, trochę wyspokojenia, choć droga obok tuż przebiega, ale to jest przepiękne miejsce i warte odwiedzenia podczas jednego z łagowskich spacerów. Czy to jest najpiękniejsze miejsce pokazujące działalność lodowca w okolicach Łagowa? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że rzeźba dookoła jeziora Trześniowskiego, Ciecz, jest jeszcze piękniejszą. Warto sprawdzić i spróbować, ale to już jest zupełnie inna historia.